Nie jest to jeszcze ten moment w roku, który obfituje w różnego rodzaju podsumowania albo przepowiednie na temat tego, jak będzie wyglądała zarówno ta bliska, jak i ta dalsza przyszłość. Ale spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację, że stoimy w przededniu bardzo poważnej zmiany no, jak sama nazwa dzisiejszej konferencji TEDx. Ta zmiana bardzo często w literaturze przedmiotu, przez różnego rodzaju publicystów, określana jest takim metaforycznym sformułowaniem bardzo, bardzo ciekawym. Jest za 5.12. To tak a propos czasu, który mi dzisiaj pozostał z tych 18 minut. Te, ta metafora za 5.12 bardzo często jest używana w kontekście wielkich zjawisk, tych gospodarczych, ekonomicznych, ale przede wszystkim zjawisk klimatycznych, zmiany klimatu. Ja nie będę dzisiaj mówił o tak poważnych zjawiskach, ale będę chciał się przyjrzeć nieco aktualnej kondycji projektowania, aktualnej kondycji teorii i praktyki designu, z tego względu, że wydaje mi się, że właśnie za tymi wielkimi zjawiskami ten algorytm projektowania, rozwiązywania problemów tak naprawdę jest chyba najistotniejszy. I dokładnie o tym będzie dzisiaj moje wystąpienie, które podzieliłem sobie na takie trzy części. W pierwszej części zajmiemy się tym, jak przez ostatnie kilkanaście lat zmieniało się projektowanie. Co takiego się stało z tym projektowaniem, że no, między innymi stoję tu, tu dzisiaj przed Państwem. W drugiej części, jak nie trudno się domyślić, będę chciał nakreślić pewną właśnie aktualną kondycję, aktualną kondycję projektowania, a żeby nie pozostać tylko w takiej osobliwej i osobistej refleksji na temat tego, że jest albo źle, albo dobrze, bo to się za chwilę okaże. Spróbujemy sobie nakreślić, jak to projektowanie może wyglądać na przykład inaczej. Czyli, czy czeka nas kolejna zmiana paradygmatu w projektowaniu, albo czy sami możemy być tą zmianą paradygmatu w projektowaniu, czy sami możemy ją dokonać. Zacznijmy od tego, co było. Jak wyglądało projektowanie przez ostatnie kilkanaście lat? A było to. Nie, to też było, ale to było kilkadziesiąt lat temu, już niestety, więc. Zwróćmy, zwróćmy się ku bliższej e, przeszłości, e, kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem studia z projektowania komunikacji między innymi na Uniwersytecie Wrocławskim, ale również na Uniwersytecie SWPS razem z moimi znajomymi podczas wielu burzliwych, chcę tu dużo nie mówić, dyskusji nierzadko do białego rana zastanawialiśmy się nad tym, do czego to projektowanie tak naprawdę służy. Co takiego dzieje się z tym projektowaniem, bo ciągle nasi profesorowie, wykładowcy mówili słuchajcie Projektowanie się zmienia. Coś się dzieje z tym projektowaniem, ta sytuacja się bardzo mocno dynamizuje. Jak nie trudno się domyślić, nasi wykładowcy byli dość sceptycznie nastawieni do tej zmiany, ale my, młodzi nieliczni, wręcz przeciwnie, chcieliśmy tej zmiany, interesowała nas ta zmiana. I na czym ona właśnie polegała? Ona polegała przede wszystkim na tym, że doszło do takiego specyficznego zmierzchu starych idei. Te stare idee, które można określić mianem egalitarnego podejścia do projektowania, modernistycznego, podejścia, podejścia, które miało wyrównywać szanse społeczne, które tak fajnie obrazuje, sądzę, cytat tego sympatycznego pana Otl Aysia, czyli krzesło, na którym źle się siedzi, jest po prostu złym krzesłem, odchodziły te wszystkie, te wszystkie koncepcje w niepamięć. One co prawda deklaratywnie były dla nas ciekawe, atrakcyjne, ale jednak praktyka projektowa pokazywała coś zupełnie innego. Właśnie ten modernizm związany z projektowaniem, który tak pięknie ubrał słowa jeszcze dawno przed modernizmem Roy Sullivan, czyli form ever follows function, czyli że funkcja zawsze, pod, forma zawsze, przepraszam, podąża za funkcją, tak naprawdę było definicją projektowania, które można było zastosować wtedy, jak i teraz. Ta definicja to po prostu projektowanie, to rozwiązywanie problemów i dostarczanie rozwiązań prostych w użyciu. Bardzo kompleksowe podejście w związku z czym myślę, że te wszystkie Wielkie tematy, którymi się zajmujemy nie tylko w ramach konferencji TEDx, ale w każdym innym aspekcie, kiedy projektujemy, kiedy pracujemy nad zmianą rzeczywistości, ta definicja znajduje swoje zastosowanie. Natomiast nam przestała wystarczać. Zwróciliśmy się w, w stronę innego projektowania, i to projektowanie, tak po kilkunastu latach, myślę, że można ubrać w bardzo prosty algorytm. Ten algorytm zaczyna się w momencie którym zaczyna się tak naprawdę industrial design, a więc ta, ta orientacja na funkcjonalne projektowanie, na to projektowanie, żeby rozwiązać problemy i egalitaryzować społeczeństwo. A więc wychodziliśmy w projektowaniu od produktu. Tym punktem wyjściowym właśnie była kategoria produktu. Wcześniej jeszcze możemy doszukiwać się jakby tych zastosowań modernistycznych, oczywiście w architekturze, ale ja się zajmuję raczej tymi mniejszymi aspektami, aspektami projektowania. Z produktu przeszliśmy w usługi. Ponieważ produkt przestał nam wystarczać. Można zaprojektować krzesło, na którym się wygodnie siedzi. Świetnie. Ale w jaki sposób teraz to krzesło możemy sprzedać? W jaki sposób możemy opowiedzieć historię tego krzesła, żeby to krzesło było ciekawe, atrakcyjne, żeby ludzie nie tylko chcieli wygodnie siedzieć na tym krześle, ale przede wszystkim, żeby chcieli to krzesło kupić, a więc zbudowaliśmy sobie system przez te ostatnie kilkanaście lat, to jest naprawdę bardzo krótki okres, jeśli chodzi o zmianę, o tą dynamikę zmian w projektowaniu, zbudowaliśmy sobie różnego rodzaju pojęcia, touchpointy, grupy odniesienia, grupy docelowe, wszystkie te takie bardzo ciekawe rzeczy, które miały na celu doprowadzić nas do sytuacji, dobra, jak my możemy teraz dotrzeć do naszego konsumenta, jak my możemy sprzedać mu to krzesło, no i wreszcie jak my możemy to krzesło opowiedzieć, nie tylko z perspektywy funkcji, ale być może z perspektywy formy, Albo różnego rodzaju nastawień do tego krzesła. Stało się tak, że nakomplikowaliśmy strasznie. Nakomplikowaliśmy tak sytuację, że sami nie byliśmy sobie w stanie poradzić z tym podejściem do projektowania, które obudowaliśmy w różnego rodzaju pojęcia, schematy drogi użytkownika, drogi konsumenta, więc poukładaliśmy sobie również to szybko bardzo w głowie i sprowadziliśmy projektowanie tak naprawdę do projektowania doświadczeń. Ten algorytm, o którym mówiłem, polega na tym, że od materialnego designu przeszliśmy do designu niematerialnego, do opowiadania historii. Niektórzy mówią, że zarabiają na życie opowiadaniem historii i bardzo dobrze. Szkoda tylko, że te historie nigdy się nie wydarzyły. Opowiadamy tak naprawdę bajki. Zainteresowaliśmy się estetyką komunikacji, poetyką, atmosferycznością komunikacji. Wreszcie zainteresowaliśmy się tak zwanym światem przeżyć. Co prawda jeszcze do dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zoperacjonalizować, czym ten wielki świat przeżyć Marki jest, no bo właśnie przecież wchodzi o sprzedaż o komunikowanie marki. Ta marka jest tym punktem, punktem najistotniejszym w kontekście tej zmiany paradygmatów w projektowaniu. I tak sądzę, że przez te ostatnie kilkanaście lat zmieniało się projektowanie. Projektowanie, które w którym odeszliśmy od takiego moralnego, etycznego, ale przede wszystkim skromnego projektowania, które u Dietera Ramsa oznacza, że projektowanie czy design to tak mało designu, jak to tylko możliwe. U Joe Sparano świetny design jest niewidoczny, świetny design jest, dobry design jest oczywisty, świetny design jest niewidoczny, ale jak to może być niewidoczny design? Jak projektowanie może być niewidoczne? Przecież chodzi o to, żebyśmy się wyróżnili, chodzi o to, żebyśmy opowiedzieli historię, chodzi o to, żebyśmy mogli sprzedać wreszcie to aseśrodkie krzesło. Po kilkunastu latach moich studiów, praktyki, pracy naukowej, pracy badawczej zadaję sobie takie pytanie. Co takiego narobiliśmy przez tak krótki okres z projektowaniem? Co takiego się stało, że zwróciliśmy się od funkcji w stronę formy? Odpowiedź jest dosyć prosta. Nic dobrego. Stworzyliśmy co prawda całą rzeszę narzędzi projektowych. User-centered design, corporate identity, branding. No i co kto nowszy oczywiście transformation design albo design thinking, jako te pojęcia, które są takie y, 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 rozwalające, rozwalające ściany. Oczywiście jesteśmy w stanie przytoczyć autorów tych pojęć, jesteśmy w stanie przytoczyć metodologię, metody, algorytmy pracy projektowej. Umiemy projektować, bo wiemy, co to jest design thinking. Dokładnie tak. Tylko ta Specyficzna orientacja na pojęcia, na te takie modne pojęcia, które są stosowane w branży, niestety spowodowała bardzo poważną zmianę takiej, takiego balansu w projektowaniu, na który składa się proces i rezultat procesu. Skoro mamy instrukcję procesu, możemy ten proces pokłada, poskładać jak meble z tej szwedzkiej firmy, to nie musimy się tym zupełnie zajmować. Wystarczy, że zajmiemy się rezultatem. Wystarczy, że zajmiemy się projektowaniem zorientowanym na technologię, na innowacje, na kreatywność, no i na to, żeby się wyróżnić. Musimy pokazać, jacy jesteśmy fajni, bo potrafimy projektować. I to jest ta zasadnicza zmiana w projektowaniu. Jak teraz widzę, ja w każdym razie projektowanie, jaka jest kondycja projektowania a propos Mundialu, no ona na pewno nie jest olimpijska, ona na pewno nie jest turniejowa. Projektowanie można opisać z perspektywy kilku takich punktów węzłowych. Tym pierwszym punktem jest właśnie technologia. Technologia, w której się zakochaliśmy a propos marzeń, zakochujemy się w technologii, co ona potrafi, co ona może. Ale ona tak naprawdę automatyzuje nasze działania. Przez różnego rodzaju algorytmy buduje jakby tę bez, bezrefleksyjną rzeczywistość, bezrefleksyjne społeczeństwo. Po co mam pamiętać, mam kalendarz, po co mam się zastanawiać, po co mam wiedzieć, mam Wikipedię. Dokładnie tak. Tylko że konsekwencją tej automatyzacji i algorytmizacji. Jest kontrola. Jest pełzający totalitaryzm. Co to prawda nazywamy go teraz kapitalizmem, Albo ktoś tę informację posiada, ktoś tę informację sprzedaje. Ale jednak, no i w tym sensie potrzebujemy pewnego modus operandi do tego, żeby można było tę technologię sprzedać inaczej. Mówiłem o designie doświadczeń. W praktyce projektowej jest to branding. A więc opowiadanie historii, które się nigdy nie wydarzyły. Nie jest tak, że jestem przeciwnikiem brandingu w żadnym wypadku, sam się zresztą w pewnym sensie w tym zakresie wykształciłem, ale jestem absolutnym przeciwnikiem praktyki zastosowania brandingu. Nie tylko ja, Adrian Shosen, który napisał książkę Jak zostać designerem i nie stracić duszy, dokładnie zauważa ten sam problem. Punktem wyjściowym, czy problemem głównym brandingu współcześnie w praktyce projektowej jest to, że stał się ważniejszy niż rzecz, którą markuje. Więc opowiadamy historię, opowiadamy bajki, ale zapomnieliśmy o tym, że my mamy krzesło do zaprojektowania, na którym będzie się wygodnie siedziało. Ale po co mam nam krzesło, na którym się będzie wygodnie siedziało, skoro możemy opowiedzieć ładną historię tego krzesła, genialny świat przeżyć, zbudować markę. Trzecia rzecz. I tu już zaczyna się problem, gdzie, czy tu się zaczyna już ten moment, w którym jesteśmy w stanie połączyć projektowanie z tymi bardzo poważnymi zmianami współczesności. Mówi, y, zwróciliśmy się od funkcji w projektowaniu, zwróciliśmy się w stronę formy. A skoro forma, to zasoby. Zasoby, które są skończone. A skoro skończone zasoby, to problem ekologii. A skoro problem ekologii, no to, to zaczyna się rozmowa o czymś takim jak zrównoważony rozwój. Ale nie ma zrównoważonego rozwoju, jeżeli nie mamy zrównoważonego projektowania. Projektowania, które nie będzie za chwilę produkowało większych problemów niż te, które w, w teraźniejszości rozwiązuje. Tego się nie da inaczej zrobić. Tu jest taki wykres, który pokazuje pewien wzrost wykładniczy. W zasadzie każdy, każdą zmianę społeczną, gospodarczą, ekologiczną można opisać przy pomocy takiego prostego wykresu. Ta zmiana następuje po II wojnie światowej, od 1950 roku. To jest wzrost. Ten wzrost się zawiera w różnych aspektach. Nie tylko w technologii, nie tylko w zużyciu wody, ale to jest zużycie papieru, surowców, transportu, telekomunikacji, technologii. Turystyki coraz więcej latamy, coraz więcej projektujemy, coraz więcej zużywamy, coraz częściej wyrzucamy nasze telefony, bo kupujemy nowe, bo jest nowy iPhone, trzeba tego iPhone'a w końcu posiadać, bo już nie będzie miał home button, tylko będzie już taki ładny, transparentny i kolorowy. Na koniec, praktyka projektowa. I to myślę, jest punkt, punkt jakby zaczepny, na którym, punkt zaczepienia, na który na którym musimy zwrócić uwagę. Jestem absolutnym zwolennikiem tego, że projektowanie jest dyscypliną praktyczną. Projektowanie jest rzemiosłem. Nie ma kwestii. Ale praktyka to tak naprawdę realizacja teorii. Bez wiedzy, bez podstaw teoretycznych, rzetelnych podstaw teoretycznych, nie bez tylko i wyłącznie instrukcji tego, jak zaprojektować, jak zrealizować proces design thinking według Stanford University. Tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, żeby mieć świadomość, na czym to wszystko polega, jak to działa, jak to funkcjonuje. Znacie wszyscy, wszyscy prawdopodobnie te algorytmy procesów projektowych, linearne, cyrkularne, heksagonalne, iteratywne. Ja też mam swój. I zawsze pokazuję ten, ten, ten wykres moim studentom. On wygląda tak. Projektowanie to jest naprawdę ciężka robota. Nie da się nic algorytmizować w taki bardzo prosty, przyczynowo-skutkowy sposób. To jest rozwiązywanie problemów przez zauważenie, zrozumienie, zdiagnozowanie i dopiero w następstwie rozwiązanie. Rozwiązanie nie jest celem, jest konsekwencją procesu myślowego procesu projektowego. Dokładnie taką samą perspektywę, tylko że wężej. E, m, Pokazuje Natasza Jen z firmy Pentagram. Ona, ona się koncentruje przede wszystkim na krytyce design thinking, i myślę, że warto się nie tyle z nią zgodzić, co zastanowić nad tym, co ona mówi w swoim takim, w swoim takim również wystąpieniu na tezie. Design thinking is bullshit. Pozwólcie, że nie będę tego tłumaczył na język polski, bo by wyszedł wulgaryzm, a nie chciałbym. Więc tak wygląda aktualna kondycja projektowania. To jest technologia, branding, forma. I praktyka to nie jest krytyka tych zjawisk. To jest jakby potrzeba ich przemyślenia de novo. Ale żeby nie było, jak mówiłem, tylko i wyłącznie o tym, jak, ma, jak jest, że jest źle, jak już się domyślacie, jak może być, co możemy zrobić. Moje rozwiązanie absolutnie nie jest spektakularne. Moje rozwiązanie jest po prostu proste. Zacznijmy od wiedzy. Zacznijmy od teorii, zacznijmy się. Zastanawiać nad tym, jak to wszystko jest zbudowane, jak to działa. Zacznijmy właśnie rozbierać te zabawki i oglądać, jak one są w środku zbudowane. Nie tylko to, co jest na zewnątrz. A tego się nie da zrobić bez ciekawości. Ciekawości, która prowadzi nas do kategorii człowieka. Nie ciekawości tylko siebie i zjawisk, ale ciekawości drugiego człowieka. Zbudowaliśmy znowu całą rzeszę narzędzi do opisania tego, do kogo mamy komunikować? Dla kogo projektujemy? Grupa docelowa, grupa odniesienia, publiczność, target groups, grupy interesariuszy, persony. Najmodniejsze teraz: persony trzeba robić. W każdym procesie projektowym trzeba zrobić personę. Nawet dla klamki trzeba zrobić personę. Persona otwiera drzwi. Zastanówmy się nad tym, czy nie zapomnieliśmy przypadkiem o tej normanowskiej koncepcji designu partycypacyjnego. Wejdźmy do ludzi i z nimi pogadajmy. Po prostu. Z tymi prawdziwymi, nie z personami, bo z personami nie da się gadać. Ale z ludźmi, którzy tu siedzą, dla których musimy projektować, dla których musimy rozwiązywać problemy, już tak. A tego się nie da zrobić bez komunikacji i bez partycypacji. Komunikacji, która przede wszystkim odpowiada za budowanie świata, w którym funkcjonujemy, za budowanie systemu społecznego. Społeczeństwo to nie tylko ludzie. Społeczeństwo to są systemy komunikacyjne, dzięki którymi siedzimy tutaj, między innymi na tej sali. Ostatnia rzecz. Jako refleksja aktualnego stanu rzeczy, głównie w tym kontekście politycznym, to jest różnorodność. Traktujmy różnice jako możliwości, jako wartość dodaną, a nie jako przeszkody. A tego nie da się zrobić bez lokalności paradoksalnie bez lokalności. Miejmy oczywiście znajomych na całym świecie. Na Facebooku możemy mieć znajomych kiedy chcemy, gdzie chcemy i jak chcemy. Ale nauczmy się też gadać z sąsiadami. Uśmiechajmy się do ludzi na ulicy, rozmawiajmy z nimi. Bo to jest jakby punkt wyjścia w projektowaniu, tak? Rozmowa i komunikacja. Lokalność zakłada to, że jest ograniczona. I to ograniczenie musi wywoływać pewną perspektywę. Tam na zewnątrz jest inaczej. A skoro tam na zewnątrz jest inaczej, to musimy się w konsekwencji dogadać, żeby nam się po prostu tutaj fajnie funkcjonowało. Na koniec pewna. Wskazówka na, na temat tego, jak może wyglądać jeszcze projektowanie. Jak może wyglądać praktyka projektowa. Projektujmy dla ludzi z ludźmi i o ludziach. No, jeszcze o zwierzętach i dla zwierząt. Dziękuję bardzo.